Czasem spotykam się z ludźmi na rekolekcjach, którzy mówią, świetnie, że ojciec mówi o Starym Testamencie. Ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest mądre. Ile tam jest głębokich tekstów, które wprowadzają w ogóle w jakiś sens życia wiarą. Powiem więcej, cały Stary Testament jest nie tylko księgą mądrości życia, zupełnie wyjątkową, ale cały Stary Testament mówi o Jezusie. To jest trochę tak jak oczekiwanie w rodzinie na dziecko, które ma się urodzić. I cały Stary Testament ma w sobie tę tęsknotę Izraela za Mesjaszem. Ta tęsknota w różnych miejscach Starego Testamentu jest opowiedziana. Możemy do niej się dostać. Możemy zobaczyć też tęsknotę Ojca, który opowiada o tym, że na tym świecie pojawi się Mesjasz, Jego Syn. Stary Testament bardzo otwiera nasze serce na tajemnicę Jezusa.